and cocaine. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Skorpio i to jest już kolejny odcinek z BFA3, przywitajcie się. Tak, siemanko, ja jestem Ryksiu. A, witam wszystkich, z tej strony Makary DG. I gramy dzisiaj na mapie Kaspijska Granica, tryb podbój. Już się respiekowa z mojej kompanii. Co się dzieje, jakie bugi? Nikt nie jedzie ze mną? Nie, to nie. Ja się buguję. Ja idę do helikoptera, chociaż nie kompletnie latać nie umiem, ale się tam do niego przejdę. My jedziemy na AE. Zrąbana jest trzecia osoba. Ale w czym? Jak siedzę w czołgu. Aha. A nie wiem, ja do tej pory, ja mam już chyba 180 godzin w BF-ie i do tej pory nie wiem, jak przyłączyć się na trzecią osobę. C. A faktycznie. Ja się zawsze takiego motherfucka miałem, jak to zrobić. Za dużo CS-a. Nie. Znaczy ja w ogóle, ja szczerze mówiąc jeszcze nigdy w CS-a nie grałem. No ja też nie grałem i nie zagram. Chyba, że na 18 sobie. Dobra, nie, wysiadam sobie. Ja tym nie potrafię w ogóle latać. Aha, Boże. Ja myślałem, że to Reksiu, a to ten Maker. Ale co? Strzelać, dobrze. Zdychać, panowie. Dobra, zabiłem Gnojka. Ach, mój kill. Czekaj, gdzie jest ten jet, co tu lata nad nami? No. Gdzieś sobie tam lata, no. To jest tam już gdzieś powiedział. I przy okazji, jest jedna rzecz, której, i to w każdym materiale to powtarzam u siebie, ale jest jedna rzecz, której nienawidzę w BF-ie. To jest światło. Zawsze jak się źle popatrzy, to zasłania ci tak cały ekran. Nie wiem, przynajmniej mi to tak denerwuje, nie wiem jak was. Realistyczność level hard. No. Tak. Normalnie poziom trolla. Tak. Czekaj, jak ja to przejadę. Nigdy tutaj nie lubiłem przejeżdżać. My się w te kolejne tutaj zawsze... O, jest. Czołgami, że nie ma luchami. Cicho. Ja sobie tutaj przejmuję C jak coś. Przejmuj, my jedziemy na A. Dobra. No, to zająć życie. I zająć życie będę nagrywał dopiero od tego momentu, co zaczęło się widać, Skorpio, więc... No, to spoko. I wszystko będzie to samo. Jest jetek. To jak będę od tego momentu nagrywał, to w takim pokazywał to ludziom, to w takim razie jeszcze raz powiem, że nie opis, tylko linki do kanałów ludźmi, z którymi teraz nagrywam, czyli ze Skorpio i z Makerio, macie oczywiście w opisie, więc tam lukajcie do nich. Leć do czołgu. Czekaj, wsiadam sobie. No. Do samego. Brawo. Ej, to wszystkie punkty są już nasze poza... Czekaj, zburz budynek. A. Nie burz. Czemu? Ja lubię. Nie burz. Zostaw. Jeszcze raz, o dobra, już mi starczy. Biedny budynek, jeszcze we mnie strzela. Mało mi. Mało ci. Dobra, ja też wsiadaj do mnie, wsiadaj. Nie, czekaj, ja sobie też postrzelam. Łe, dobra. To... C, jedziemy na C. Dobra, lecimy na trzecim. Dobra, żartowałem, nie będę z tym strzelał. Ale za to wezmę sobie jeepka. No to jedź jeepkiem, każdy jedzie na inny punkt, chyba że nie. Powinniśmy się trzymać razem. Dobra, to chodźcie na C. Chodźcie na C, bo jest C jest przyjmowane. No dobra. Dobra, na C! O kurde, kamienie! Wypadek! Fuck, tu jest pelotka. Zaraz jej nie będzie. Gdzie ona jest? Tylko, że na samym środku jest pelotka. Fuck, nie trafiłem. Dobra, lamo. Podło. Unieruchomione. Dobra. Aha, za chwilę są gość nie wyciągnięty. Już wysiadł. Nie ma. Czekaj, gość tam wysiadł, pobiegł tutaj. No, tu zniszczyłem pojazd. A tu jest gość. Nie ma. O, dobrze, zabijcie ich. O, nie mogę kto mi tam od dupy strony? Ten, wiedziałem. No ja. Pieprzy. Nie się ma. Walisz. O, przesuwasz mnie. Tak, posuwam cię. Posuwaj mnie. Na D? Nie, na B. Chodźcie na B, jolo. Na czekaj. B, dobra, ja no, ja się muszę obrócić. Nie wiesz, że we mnie. Ledwo się runda zaczęła, już wszystko jest nasze. Ej, do tej pory straciliśmy 4 tikety. Oni 40. No i dobra, no i super, i tak ma być. Nie, 5 tiketów. No, whatever. Ruszaj tą grubą tupę. No, grubą. Ty mnie nie widziałeś w życiu. No jeszcze się nie zmieści. Patrz, no, o. Czekaj już, wycofuję. Co teraz? Wycofuję, jedźże nie walcz.
Też się tu nie zmieszczę. Dobra. Jestem... O, fuck. Czołg. O, uwaga. Dobra, nas jest dwóch, on jest jeden. Shit. Dobra, zabiłem Gnojka. Ale zniszczył mi czołg, chyba. Ale on też jest zniszczony. Znaczy, no. Nie wiem, czy wysiadł, czy nie, ale wiem, że go ktoś zniszczył. Jak się nazywa? Jakiś gość? Prometeusz, no. Jaki Prometeusz, kurde. No tak się nazywa. Na co mi tu bogowie greccy? Znaczy, Prometeusz to nie był bóg grecki, ale to tak, by the way. A, w dupie już mam tą mitologię grecką. Kiedyś mi interesowała, teraz już mam ją w dupie. O, ty. Fuck, shit. O, helikopter leci jak coś. Tam. Może próbować zestrzelić. Wiem, tam go oznaczyłem. Mam pomysł. Super, zajęliście całe pojazdy. Nie poczekać. Lepszym sposobem, żeby uciec przed helikom, jest jechać w stronę niej. No, tak, bo ona pod siebie nie będzie skręcała, nie? A może tak opowiedz o sobie, bo ja z wami pierwszy raz ogólnie gram, nagrywam. To... No, jest... Halo? Witam. Tak, halo. No, cześć, kurde, sorry. Nie mogę nagrywać, ale wbiję jeszcze raz do BF-a. Spoko, to przywitaj. Chuj, poświęcę się. Cześć wszystkim. Że ja nie wiem, jak ja gadam normalnie. Jak ja słyszę, to już... Kurwa, trup. Trochę stary. No, taki chłopie jakby miał z 50. Nie, asysta. Na dupie czołg. Bierz ten czołg i napieprzamy. Napieprzamy tego, co tu jedzie. No, widzisz, że wam odsiany się górek. A nie, to nie, myślałem, że ktoś... Ej, jedzie i dwa czołgi wam tu jedą. What the fuck? Ręku! Kamil, co? Mówię, że jakby miał 50. No tak typowo już. 50 plus. Kurwa. Jak się przyjmie na kanale. Fak. Fak. Gościa, tak bym żyje, żyje. Tak bym żyje. Ja jeszcze się żyje, staram. Dobrze. Koleś tak głęboko we mnie zaraz. Ej, spierdziałem już sobie nagram jakiś odcinek. Ej, wy tutaj czołgiem zginęliście, a ja za... No to super, ciesz się, że w ogóle przeżyłem. Dobra, możecie się przywitać. Kurde. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem chory, przepraszam. Ale nagrywam do odcinek. Czołgiem? Co za mapa jest w ogóle? To jest, tak, no, Kaspijska granica. A, to zarejbiałem. Człowieku, przed chwilą mi lufę czołga wsadzili w dupsko. O kurwa, masz spenetrowaną dupę. Spenetrowaną. Ale to widziałem na kamerze, że... Ty spasisto! Tak nie wolno. Jestem z wami w drużynie, czy nie? Ja w razie czego latam jetem, nie jestem, więc... niestety. Czekajcie, to ja może do was pójdę w drużynę. No to dojdź i jakbyś dał radę. Mhm, dam. O kurwa jeszcze. A, sam szukaj, gdzieś tu jest gość. Tam jest gość, no ten, który mnie zabił przed chwilą. Trzeba go... Co ja tego masz? Za mną mnie przeniosło. A, ślepy jesteś, zaraz go tu zabiję. A, wiesz, shit, goni mnie coś chyba. Gdzie on jest? Mhm. Dostaję... Dobra, nie dostaję już. Może snajper końcu. Gdzie jesteś? Widziałem typa. Chodź tu. Ja w razie czego to... O, spasista! Ej, gdzie jesteś się? Jestem w odrzutowcu. Okay. Czołg, ja pierdzielę! I co, kozaczysz sobie tą spluwą? Zabij go, masz okazję, zabij go. O fuck. Posrało cię, człowieku? Spadłeś. No i padłem. Never mind. Fak. Helikopter, mój, dobra, zniszczę pojazd mam. I wyskakuje w... Fuck. Lesbię się koło greckiego boga. Kurwa. Oj, nie trafiłem, ej, pomóż się. Zerf idzie mnie na pyla. Dobra. Będę miał helkę. Yes, tą helkę. Kurde. Ze snajperki nie umiem go trafić. Tylko ja tam. Dobra, jest, headshot. A wy, tak by the way, który wy macie levele, bo tak jakoś tak nie sprawdzałem? Nie, 9 prestiż. Ej, zauważyliście, całą drużyną jesteśmy pierwsi na mapie, całą drużyną. O Skorpio, jak ty się farmiłeś, kurde. Gdzie jest? 1-3. Oj tam, zawsze mogło być gorzej. 9 prestiż już jesteś? No tak. To ile ty grałeś? Ja no przez wakacje trochę się grało. A. Stąd. Znaczy, ale nie czuję się naprawdę. Mam taki... pytanie. To się w BF-ie też nazywa prestiż.
Bo to wiesz, że w kolcie się nazywa prestiż, jak się restartuje, nie? No, znaczy, wiesz co, tak. To nie jest prestiż, tylko może bardziej stopień pułkownika. No, bo no ja jestem cały czas już pułkownikiem, będę do końca, dopóki nie uzyskam. No tak, 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 wiem, do setnego levela i później wbijesz ten setny level, tak nieskończoność bijesz. To macie tam różne jakieś. Skorpio, jeszcze. Chodź do mnie. Reksiu, tak? Nie, do mnie, do Makeria. Już. No, no tak, i strzelaj. Tak, czołg mnie zabił, kurde. Uwaga na P trochę. Kto to ma staty 3-0? A, ten Prometeusz. O, dostał ładnie. Powiem ci, Skorpio, że mamy dokładne odwrotności statów. 4-1-1-4. O, super. Czekaj, zrespię się na kim mogę się zrespić. Kurwa, ta snajperka idziemy do dwoje, nic sobie na tym. Tylko kurwa stoję, więc się wkurwa. No czemu to takie jest wytrzymałe, jakie... No strzelaj w to, bo ja nie mogę odlecieć. Lepiej bym mógł wycelować. Helka za nami, albo pod nas. Czekaj. Ale, czekajcie, gdzie wy jesteście? Helka nie jest ani pod wami, ani wami. Jest no, obok was. Widzę na mapę. Kurde, ty latasz po rusku czy po chińsku? Jest na dole, na dole jest Helka. Dobrze, jest, idzie. Nie widzę jej, dalej. No jest na dole. Strzelaj w nią! No tak, strzelaj, strzelam, ale tak latasz, że nie mogę dobrze wycelować. Teraz... Nie mogę jej oznaczać, gdzie ona jest. No bo ona już się rozbiła o ziemię. No. Ej, zarąbiście by kiedyś chciał zestrzelić pilota tego helikoptera, tego szturmowego, ze snajpery. Bo jak tego helikoptera, tego Z-11W, to się tam chyba nazywa, czy jakoś tak tego, wiesz, tego co tak strzela na tej karabinie. No to jego się łatwo zestrzeliwuje, ale... Tego szturmowego, nie wiem, strzelałem tam chyba z 15 razy tą rzecz. Uwaga! Helka koło nas przeleciała. O, czołg nas zestrzeli. Shit! Co to było? Ej, co to było? To co widziałeś, ja przeżyłem. Tak czy inaczej. O, asysta przez zniszczenie pojazdu. 13, pechowa 13. Co to za straństwo, czemu ja padłem? Bo ja przeżyłem. Co tam? Ty, to się tam nie liczysz jakoś. Biorę jeszcze raz kartę jakoś. Fuck. O Boże, już myślałem, że to wróg, to mój. Nie świeć mi po oczach, ciulu. Kurde, co to było? Dobra, jeden kill. Oj. Dobra, drugi kill. Pierwsza moja reanimacja od tygodnia, czy tam może nawet... Czekaj. Nie, ja chyba nawet od 2 tygodni BF-a nie nagrywam. Nie! Ja! TV przeleciało zaraz koło Helki. Dosłownie milimetr. Przecież ja pamiętam, że... Ja właśnie, ja chyba sobie muszę wreszcie odblokować tego TV-ka, bo... mi się podoba to latanie tym, znaczy rakietom, a z Helkiem grałem może zgodzie. To czekaj, dogramy do 500 tiketów w USA i kończymy odcinek. No, dobra. Żeby jakoś to było. Co skurwiel się we mnie wpieprzył jetem? To może porozmawiamy jeszcze na temat nadchodzącej jakby premiery, podpremiery bety BFA4. Za niedługo... Dobra, nie ma sensu tam przyjść. Będziemy mieli... Znaczy ci, którzy... posiadają premium bądź edycję kolekcjonerską Medal of Honor War Fighter, będą mieli dostępne. Nie tyle co kolekcjonerską, co przedpremierowo, jak go też kupili. No to tak, to też. Dokładnie. BTBF4. Już mamy. Ale to beta nie jest czasem otwarta, bo jest pierwszy tydzień jest chyba zamknięty, a potem jest dla wszystkich otwarta beta, no nie? No otwarta beta. No, czyli ona jest nie tylko dla premium, a dla wszystkich, tak? No tak, ale dla wszystkich tak. Będzie od czwartego. No tak, jest. No to po jakimś czasie, tak, o to chodzi. Z tym, że co? No chodzi o to po prostu, ale że nie, pierwsza beta jest... Coś aha. Słychać mnie teraz? No, tak. Dobra, to tak, 1 października jest dla wszystkich, co mają premium lub Medal of Honor Warfighter dostęp do bety, mają pierwszeństwo. Później osoby, czyli otwarta jest beta, czyli mogą wszyscy pobrać z Origina Battlefielda 4. No i co jeszcze o BF-ie 4? No to będziecie mieli tam nowe chwyty, czyli jak mieliście w BF-ie 3 chwyt 1, czyli przedni, tam będziecie mieli dużo więcej modeli i tam... Ale jak chwyt 1 przedni? O co chodzi? Bo nikt mi nie... W BF-ie 3 masz... Chodzi o dodatki do broni? Tak, dodatek do broni, chwyt przedni. I są tylko jeden. A w BF-ie 4 będziesz miał ich
kilkanaście. A tak, tak, to widziałem. No, w ogóle będzie dużo bardziej rozbudowane i dużo ładniej wyglądające. Mhm. I to będzie właśnie fajnie wszystko wyglądało pod względem graficznym, jak i statycznym. To fizyka mi się podoba. No i w ogóle będzie bardzo fajne to cały ten to levelation. Strasznie jestem na to najarany, bo to całe to walenie się budynków i tym podobne. Mhm. Będzie spoko. Wszystko oskryptowane jest. No tak, tak, wszystko jest oskryptowane. To jest tak samo jak walenie się tej głównej wieży na tej mapie, na której teraz gramy. Ale to nie zmieni faktu, że będzie się grał na to, w to bardzo fajnie. Wiesz, ja tylko czekam, żeby wejść na tą mapę, gdzie ten statek się w wyspę wpieprza. Mhm. Co to jest? Sztorm na paracelach. Naprawdę świetna mapa. No. Jest sztorm na paracelach. To chyba będzie DLC, nie? Tylko ta mapa. Nie, to chyba chińska nawałnica. Aha, chińska nawałnica, tak. No i fajnie jakby były wszystkie mapy za darmo, tak. Ale trzeba chyba lepiej kupić teraz premium, bo wiecie, później te DLC, tak jak w przypadku BFA trójeczki, jak no, miałeś premium, to dostawałeś już później wszystkie dodatki za friko, nie? No tak, 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 tylko że to wiesz fajne. Co, to premium też się w jednym momencie na przykład, o fuck, czołg, nie opłacało, bo ja kupowałem ostatnie dwa dodatki, nie, ostatnie trzy dodatki, czyli Endgame, Armored Kill i Aftermath, kupiłem każdy dodatek za 8 zł, bo była jakaś przecena na originie. Mhm. No w ten sposobem, teraz mam, wiesz, wszystkie dodatki, a takiego premium nie mam. Ale wiesz, to miałeś wcześniej te premium, że mogłeś sobie wcześniej z tego skorzystać, nie? A to tak, no 2 tygodnie wcześniej, tak, to pamiętam. Nie wiem, czy teraz też tak będzie, ale raczej już tym razem premium kupię. No i dobrze. No, ja też mam. Zobaczymy wszystko, jak beta wyjdzie. Jak ogólnie beta wyjdzie zobaczymy, fajnie. Jak sama gra wyjdzie. Mhm. Ej, chyba pierwszy raz mi się udaje tak cisnąć na normalu snajperem na nolu 9-3 mistrzat. Pierwszy raz mi się chyba coś takiego udaje. To lolo. Ale mnie czołka pierdala. O, zginąłem. Strzelam helkę. O kurde. To strzelaj. Czekaj. Idiota. No nie. A co się dzieje? Blisko. Blisko było. Przeleciało koło niego. Dobra. Nie wysiadłem. A tak przy okazji takie pytanko do was, czy wy zamierzacie skończyć nagrywanie BFA tu, jak tylko wyjdzie czwóreczka? Nie, ja dalej będę nie. Kontynuował. BF trójka ja to jednak jest BF trójka. No, znaczy ten BF czwórka to będzie, znaczy ja bym sobie kupił, bym się... Wiesz co, ja ci powiem, że ja na BFA czwórkę BF 3,5, bo to no jest... No tak, praktycznie... tak. Ja tam parę rzeczy, wiesz co, tam dodali dosłownie parę rzeczy, czyli parę nowych tekstur, nowe bronie, nowe mapy, czyli to co zawsze, nowy to Lotion, system zmiany pogody i to jest chyba na fizykę dodatki kończące, no i fizykę parę, no, usprawnili go po prostu i dodali parę nowych bajerów, ale ogólnie to jest dalej praktycznie to samo, co w BF-ie trójce, co akurat w moim przypadku nie robi mi to żadnego problemu, bo w BF-a trójkę mi się bardzo przyjemnie gra i... Po prostu jak mnie... prawie wszystko to samo, tylko inny silnik graficzny. Dokładnie. Nie, silnik graficzny jest to sam. Nie, Frostbite 3. Ale to jest dalej ten Frostbite 2, tylko troszeczkę ulepszony. No tak, dokładnie, no. Nosi inną nazwę, o to mu chodzi, nie? No to tak, a nawet DICE, czyli twórcy powiedzieli, że to jest... trochę, a nie, zjebał mi się DICE. DICE, nawet twórcy powiedzieli, że to jest tylko troszkę ulepszony silnik Frostbite 2, bo przy premierze, nie, czołg, przy premierze trójki i ogółem w Battlefieldie trójce ten silnik jest wykorzystywany tylko tam chyba w 20 czy tam 30%, więc to by było troszeczkę głupie robić silnik, który jest wykorzystany w 1/5, po czym go wyrzucać. No wiem, bo to też chodzi o pieniądze, nie? Tak to trochę zaoszczędzą na produkcji. Jasne, nie? Czasu, nawet nie tyle co pieniędzy, co czasu. I będą taki silnik, żeby stworzyć, to trzeba mieć też jej czas, nie? No. To się nie robi jeden dzień. Ja nie mogę. Nie, to na pewno nie. Latami. Latami bądź miesiącami. Ale zależy, zależy jaka gra i zależy jakie do tego poświęcenie dają. No? Bo jeżeli naprawdę się starają, to gra wychodzi przecież takie gry jak Battlefield 3, 4, co teraz wychodzi, no to widać, że wiesz, tu starania. Wiesz co, dla mnie największym takim, jakby to powiedzieć, nie ideałem, tylko przykładem,
firmy, która się stara robić grę, mimo tego, że budżetu nie ma ogromnego, to jest w ogóle CD Projekt i Wiedźmin. Bo oni nie mają, nie mieli budżetu takiego jak na przykład Skyrim i tak dalej, a przez wielu Wiedźmin dwójka jest uważane za lepsze RPG niż Skyrim. Tak. Jeszcze trójka teraz wychodzi, to, no. To będzie naprawdę kosa. Tak. Słyszałem, że mają być takie wielkie, że to już w ogóle... No mapa ma być... Pewnie będzie otwarty świat. Nie to co przedni. Mapa ma być 30%, albo kurde, chyba 30% albo 15% większa od świata Skyrima i 36 razy większa od świata Wiedźmina drugiego. Czekaj, mamy tu wroga. Poza tym to jest ten sam silnik, no nie, tylko zupełnie zostanie na przykład zmieniony system walki. Tak, nie będzie już tyle tego turlikania się. No pewnie. A to tutaj akurat dobrze zrobili. Tak, kurde, cały czas mnie zabijają. Takie zdenerwujące były. Było. O, pięknie, dwa kile. No właśnie ten gość mnie zabił. I w dodatku się zbugował w aucie. Zobaczcie, jak on wygląda. O lol, co się stało tam? Respię się na was. Nie wchodź nikt do... O, dobra, dziękuję. W razie czego to tu jest czołg po drugiej stronie ulicy. Czekaj, Makario, o kurde, nie zdążyłem wbić. Ale co? Ledwie wbiłem do czołgu i mnie zdjęli. Szkoda, że tego... Wiesz, tego gościa, który cię zabił? No. W tym on przeszedł po mnie, po prostu, bo ja się położyłem w krzakach, ten gość... O kurde, szok. Bo teraz z noża zabiłem, bo nie chciałem do niego strzelić, bo nie widziałem. A to ty go zabiłeś? Tak, ja go teraz zabiłem, z noża go pociągnąłem, bo... Widziałem, jak ten typ on wtedy zabił. No właśnie, bo zupełnie... O, tu jest moździerz, ktoś rozstawił moździerz. W budynku. To zabiję się, bo... Nie wiem jak wy, ale ja już kończę, że ze względu po prostu na mój głos, bo strasznie się męczę przy gadaniu i no, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Siemaneczko. No to my też zaraz będziemy kończyć, bo widzę, że to jakoś się dziwnie przedłuża, a my nie chcemy tak też przesadzać. Więc tak do 600 tiketów i kończymy. Tak, jasne. Nie dłużej, naprawdę. Tu jest gość po drugiej stronie jest. No, zginąłem. Zabiliście go, czy nie? Niezbyt chyba. Ale nie ma... Tak, zginął już, jest tutaj w dziurze. Dobra. A właśnie, wracając do mojego pytania. Co, nie wiem, właściwie nie pytania, tylko... Co możecie o sobie powiedzieć? Macie kanały na YouTubie? No, to tak, no. Nie no, bo to pytania podstawowe. Jasne, że mamy, nie? Co tam? A temat... A jak patyką się zajmujecie? No, a ja mam takie typowe, jak to nazwę, zagrajmierstwo, czyli wiesz, robienie filmików z gier. Zwykłe let's play, o. Zwykłe let's play i konkursy. Ja sobie zrobiłem serię z konkursami. Ja zajmuję się głównie grafiką komputerową. Robię banery. Możliwe, że ktoś z swoich widzów mnie zna. To jest bardzo prawdopodobne. No raczej duże prawdopodobieństwo, bo już widziałem tam twoje produkcje, takie graficzne. Nie powiem, żeby to było jakieś amatorstwo, bo to jest naprawdę na dość wysokim poziomie. Aj, nie zdążyłem cię wyleczyć. Czekaj, bo ja nie wiem, ktoś cały czas puka, strzela, ale ja nie wiem skąd. Szukam tego gościa, ale... Tak, jest, dokładnie. Dobra. Puka to jest synonim do Jorzek. Tak jest. O, tu jest mnóstwo wrogów. O, jeden dead. Chodź. No! Jezus mnie, dokładnie w tym samym momencie, co byś mnie zabił z moździerzem, miałem nacisnąć, przycisk, strzelić. Patrzcie, przegrywamy. Jak to przegrywamy? No bo mam wszystkie punkty praktycznie. A, no tak. Myślałem, że chodzi ci o tykety. Nie. Jezus, tak mi dobrze szło i teraz mi idzie tak do dupy. No, nie pozwoliło mi strzelić, autentycznie. Napierdzielałem myszkę i mi nie pozwoliło strzelić. Dobra, nie respię się na was, bo ilekroć się respię na was, to ginę. To się nie respię. To wie. Ale to jest tak zawsze. Czekaj, bo to... Tam trzeba, żeby na to C musi wjechać jakieś ciało. Nie, tam jest niżej, czekaj. O, strzela. Ej, wiecie, jak jesteście w czołgu, to wiecie na C, bo tam jest pięciu gości w jednym miejscu. Tam jeden strzał i położycie przynajmniej ze trzech. No dobra. To jedziemy tam. Przynajmniej było ich jeszcze, nie wiem, tam tych gości chwilę temu. Dobra, no to jedziemy. Jezus, celownik sobie sobie.
snajper tam, znaczy... Znaczy, to najgorsze jest w BF-ie to, że ilekroć kogoś zespotujesz, czyli tam pimpasz to kół całe, żeby znaleźć gościa, to nawet jeśli to jest KMista czy szturmowiec, to i tak, że znalazł zwiadowcę czy snajpera. Snajpera, no. Wiesz, o co chodzi. Mhm. Ja ostatnio namierzyłem jakiegoś tam właśnie snajpera, to mi krzyknął, że widzi odrzutowiec. No, no... Czekaj, bo tutaj jest kurde ten... Ale strasznie mi do dupy od jakiegoś czasu idzie. Miałem staty 9 na 3, a teraz mam 12 na 8. Czekaj, bo tutaj jest gdzieś młodzież. Panowie, staty się nie liczą. No to tak, no. No staty się liczą w team play. What the? W ogóle jakie macie kadracje? Znaczy dobrze gracie, czy raczej tak? KD takie trochę średnie, no. Znaczy inaczej, dobrze gracie, czy tak jak ja? No właściwie teraz to powiedziałbym ci, że tak jak ty. Ale nie patrząc na statystyki, tylko po prostu no na poziom umiejętności. Ja sobie wezmę teraz odrzutowca. Co do moich umiejętności, wiesz, już nie mnie tu oceniać. Może tak. No. Wiele osób mówi, że gram dobrze, a reszta mówi, że gram średnio, no to wiesz. No, ale to lepiej niż w moim przypadku, gdzie każdy uważa, że gram do dupy. To tam. Nie, bo nie, ja w ogóle jakieś strzelanki na PC-cie, kurde, za bardzo się przyzwyczaiłem do konsoli. Jakoś tak na PC-ca trudno mi się przestawić. Znaczy teraz już w miarę ogarniam, ale no wcześniej było naprawdę problemy duże. Zresztą... Też mi było ciężko, bo miałem Xboxa. No ja PS3. O kurde. A też miałem kiedyś PS3 i powiem ci osobiście, że no PS króluje. A zwłaszcza ta najnowsza teraz, która wyjdzie. Ta PS4. Czwórka. A tak, to wiesz co, pomiędzy PS3 a PS4 to się nie chcę wypowiadać, żeby nie robić żadnych wojenek ani nic takiego. Ale pomiędzy PS3 a Xboxem 360, ale pomiędzy PS4 a Xboxem One to już jest taka przepaść, że ten Xbox ma być tak. Ma być droższy, ma być troszeczkę słabszy. Zresztą na Xboxa najczęściej wychodzi mniej ekskluzywów, bo jak coś wychodzi na Xboxa, to też w 90% na PC-ta, więc no, dlatego. No i do tego jeszcze nie wiem jak się zaopatrzyli na te całe skargi tych graczy o to, że konsola ma być raz dziennie rejestrowana i tak dalej, że sobie nie pograsz, jeżeli właśnie, nie masz internetu i tym podobne. Gier ale... używanych nie będzie można używać. Tak, tak samo, że gier używanych, konsol, znaczy z konsolami to nie wiem, że gier używanych miało nie móc grać. Znaczy nie można było ich sprzedawać, bo nie będzie można na nich grać. No to też takie trochę... No głupie. Tylko nie wiem, czy oni tego nie zmienili, bo coś tam powprowadzali. No i też, że Xbox wyjdzie, miał wyjść w 21 krajach, oczywiście Polski w tym nie było. Później miałby i później kochany Microsoft stwierdził, że jeżeli Polska tak skarży się, no to nie będzie wychodził w 21 krajach i tylko w 13 i Polski też tam nie będzie. Ja nie mogę. No. To słabo. Ja kurde nie rozumiem tej polityki Microsoftu, no ale... I co kto lubi? I co oni przez to chcieli osiągnąć? Znaczy... Sukces! Nie wiem. Ja akurat PS4 będę raczej kupował tylko i wyłącznie dla ekskluzywów, typu takie Beyond Two Souls i tym podobne. Dobra, wiecie co? Zakończylibyśmy już odcinek, bo trochę żeśmy kill. Tak, ja sobie wezmę... Kurde, dobra. Dzięki wielkie, za żeście sobie pograli w tym odcinku. Dobra, chcę coś jeszcze zabić, zanim zginę. Skill, dobrze. Dzięki wielkie za obejrzenie. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubować. Trzymajcie się, na razie. Linki do kanałów będą w opisie. No i żegnam się z wami, na razie. Tak, i dokładnie to, co powiedział Skorpio, dokładnie to samo, no, zrozumcie przeze mnie. Tak jakby, że linki do kanałów w opisie i lajkujcie, subskrybujcie i tak dalej. Yo, cześć!